Hej, cześć, siemanko, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Drako, widzimy się w kolejnym odcinku Wybierz Perki Challenge Dead by Daylight. Dzisiaj jestem sam, dzisiaj gramy Ace'em. Ace'a wybrał mi Spanowy, także serduszko dla ciebie, bardzo dziękuję, bardzo. I wybrał mi następujące perki, mianowicie jest to wewnętrzna siła. Za każdym razem, gdy dokonasz oczyszczenia totemu, aktywuje się wewnętrzna siła, jak ja dzisiaj brzydko mówię. Więc jeżeli zrobię totem, schowam się do szafy, będę wyleczony. Wiedza uliczna. Zmniejsza szybkość zużywania się przedmiotu przez ciebie i twoich sojuszników w promieniu 8 metrów o 15%, czyli apteczka będzie wolniej schodziła. As w rękawie. Kiedy przeszukasz skrzynię, masz 100% szans na zdobycie rzadkiego przedmiotu. I samouk, czyli będziemy generalnie leczyć, jeżeli trafimy. No wiecie, to jest do leczenia. Gramy sobie sami, wziąłem sobie związaną kopertę, wziąłem też sobie apteczkę. Jeżeli chodzi o to, kogo będziecie wybierać na następny mecz, to będzie to Bengmin. I to są jej pyrki, już wam pokazuję jej pyrki. Mianowicie coś takiego. Proszę bardzo, do wyboru, do koloru. O, w sumie niedużo, bo niecałe dwie strony. Feng nie ekspiłem w sumie. I dochodzi nam Quentin, boże. O, widać, że updata robimy od ostatniego czasu, nic w sumie się nie zmieniło. Ale jeżeli chodzi o jego perki, które możecie wybrać, to są następujące. Że wybierzcie mądrze. I czekam na ciekawe bildziki. Proszę bardzo, proszę bardzo. I my wracamy w takim razie do... do Ejsika. Nie, do Lori. Lori już było. I Lori nie wyszło. Także słuchajcie, mam nadzieję, że... build na Ace'a od Spanowego będzie spoko, a my zobaczymy się po prostu w meczu, żeby nie przedłużać, także zaraz do was wracam. I mamy farmę! Słuchajcie, ja już tutaj życzę powodzenia moim współtowarzyszom, na przykład tej oto pięknej Kate. Dzień dobry, cześć Lodi. Generalnie mecz strasznie długo się szukał, nie wiem czemu. Rank nie mam jakoś najniższej. O. Dobra, robię totem i mogę być ranny. Kurde, dzwonek. Tak w sumie zawsze gdzieś tam powtarzacie, żeby... żebym używał tego perka. A ja jakoś nigdy nie grałem z nim, nie wiem dlaczego tak naprawdę, bo generalnie... Aha, uciekł. To generalnie jest całkiem spoko perk. Czy udało mi się zebrać ten żeton? To było za wcześnie, zaraz zobaczymy. Jest, działa, korbka się kręci. Teraz będziemy wyzdrowiali. Szkoda w sumie, bo tak naprawdę tego możemy użyć, jeżeli trafimy 5 razy do meczu. Kurde, ale póki co widzicie, perk działa. Bardzo dobry build na razie. Dzwonek taki chyba trochę niemrawy, słaby, ślepy. W sumie jak wiecie, przemulina, cebulina wkracza do akcji, to już było. Boże, ile czasu się już zmieniło od tego czasu, jak już wiecie. Nie farmię totemów. Dorosłem, wyrosłem z tego. O, kolejny totem. Sorry bardzo, ale po prostu mój build mi na to musi pozwolić. Pozwala. Nawet każe i zmusza. Prawda, Ejsiku? Kurczę, mogłem cię przebrać, bo w adeptach chyba graliśmy w tym skinie. To jeżeli dojdzie do drugiego meczu, to postaram się w drugim meczu go przebrać. Co by właśnie... może bym jakiś ten zaczął robić, właśnie generator. Żebyśmy nie byli tacy sami, żeby to było jakoś urozmaicenie. A, jeszcze zużyjemy w takim razie apteczkę, znaczy zużyjemy skrzyneczkę, żeby odblokować... nieważne, wiecie o co chodzi. Perka trzeba kolejnego tam użyć. Będziemy mieć jakąś fajną super przedmiot. A, dupa, bez sensu. Ale generalnie jak nam się skończy apteczka i skończą się totemy, będziemy wiedzieć gdzie przyjść. Chyba, że ktoś inny mi ukradnie w takim razie. Kurde, może gdzieś tam w krzaki podniosę, zaniosę, schowam. Nie, nie będziemy się tak bawić. A, i generalnie nagrywam ten odcinek zaraz przed archiwami, więc niestety nie mogę, że tak powiem, robić od razu nowych archiw. Niestety, albo niestety w sumie. Jestem ciekaw w sumie, co oni tam teraz dodadzą. Bo na razie, no wszystkie zadanka zrobiłem
Na 100%. Teraz robię jakieś tam stare archiwa, które gdzieś tam kiedyś pominąłem, bo grałem mniej w LoL'a, grałem w DBD gdzieś tam mniej i było mniej czasu i wiecie o co chodzi. Bo czas, teraz trzeba nadrabiać stare zaległości. Szkoda w sumie, że jak się robi właśnie te stare archiwa, to nie mamy na przykład postępów w szczelinie. Już się nie dochodzi, wiecie, ten pasek tych niebieskich kryształków. Szkoda. Szkoda, że nie robimy wyzwania adeptów, bo zobaczcie jaki mecz po prostu easy peasy idzie. Jaki generał w ogóle, co tu się dzieje? Aha, ja z Juju robiłem, dzień dobry Juju. O, totem kolejny. Tak się zastanawiam właśnie, czy ten dzwonek gra, czy on po prostu... Raczej for fun to wszystko było i po prostu ja tu się cieszę, że wiecie, że koksimy, że rozwalamy system. A tu po prostu Duszek przestał grać. Może tu polatam, trochę go poszukam, bo generalnie... Chociaż nie, bo wziąłem kopertę na punkty. A on wziął Mori. To w ogóle jest ciekawe. Wziął Mori i nas nie zabija. Chyba, że to jest szmatka, że mamy zacząć razem. I to wziął któryś z surwów. A ja o tym nie pomyślałem, byłem wycykany w trakcie ładowania meczu. No można i tak. Co kto lubi, co kto chce. Elodie, koleżanko, idę ją skarcić. Nie wolno. Zachowałaś się nieodpowiednio. Powiem wam, że no, na razie wybitnie. Proszę bardzo, kurde, sobie narabij, czy lecę gdzieś tam do drugiej bramy. Co? Nawet dzwonek już tam bramę otworzył. Tam otworzył, znaczy tamtą otworzył, więc idę do tej. Powiem wam, że nie miałem możliwości w 100% wykorzystać tego buildu. Chodź, sadzę ci palec w oko. A tobie też? Tobie włosy, boże, zobacz, ile ty masz. Jakiś trójkąt bermudzki tu robimy. Łopiesz masz w tych włosach, weź się umyj, koleżanko. I ty mi nie wsadzaj, patrz, z plaska dostaniesz jeszcze. Czekaj, chodź tu. Jeb, kolonami, chory. Dobra, nara. Może uda mi się zrobić zadanie w archiwach. W sensie w tych starych oczywiście, bo tam generalnie miałem, żeby zdobyć chyba w meczu dwa opale czerwone w jednym meczu i uciec trzeba było. Teraz zaczynamy. No 5 punktów, kurde, takiego wybrałem. O, nie wybrałem żadnego. Sorry Dolores, no trudno, nie wiem co tu się działo. Grał bez... Tam tylko uciekliśmy. A co tu się dzieje w ogóle? Tak przedłużę trochę, żeby tu wiedzieć co tutaj wiecie w przyszłym meczu, co robić. A, ci się wymieniają zabawkami. No, nie chcą za bardzo z nami grać, więc dobrze, żeby nie przedłużać, zaraz się widzimy w następnym meczyku, bo... Wait, what? Posiadłość Macmillanów. I jak mówiłem, tak też zrobiłem. Przebrałem Ejsika, jego stare łachmany. To jest jego styl. Nie, Dziunia? Nie ma Dziuni, gdzie jest totem? Nie ma totemu, szukam totemu, co by się leczyć. O, jest totem, dzień dobry, dziękuję, kurde. Wziąłem sobie... Jest Freddy Krueger. Może być ciężko. To sobie jeszcze wziąłem. A, wziąłem sobie znowu pointy. 25% tylko dla mnie. Teraz jestem generalnie... Skończyły mi się dla wszystkich. Więc jestem teraz chciwusem. Kurde, jaki tu jest generał znowu. Dzień dobry, Mijeczko. Aloha, aloha. Merry Christmas. W sumie to już zaraz Wielkanoc. Za... No, za trochę. Za miesiąc niecały. Prawda, Mijeczko? Kurde. Aha, Feng jest chora. Na świecie się nic złego nie dzieje. A jednak się coś dzieje. Oczywiście znowu też powiem wam, nie ustawiłem kolejnych archiwów, w sensie tych starych. Mówię, trudno. Sorry Dolores, zapomniałem po prostu. Ile tej krwi tu nawywalał? Ja pierdzielę. Dobre, jaka wielka, fajna kałuża. Oj, kolejny totem. Myślicie, że mogę mieć kilka totemów? No, rób ten totem. Co ty robisz? What? Widzieliście wy to? Jak on się garbił? Prostował, garbił, prostował, garbił, prostował. Co za dureń. Cisza. Spokój. Fajerwerki. Nie mamy. No ciekawe. Zobaczymy, czy na przykład byśmy mieli dwa żetony.
Dlaczego ja się cię wysławiać nie potrafię? Za długo chyba przy komputerze po prostu siedzę i tak nie w tą stronę dzisiaj idzie po prostu życie. Ale już zaraz po tym meczu pójdę sobie na spacerek, oddycham świeżym powietrzem. Chociaż w Warszawie to takie świeże to ono nie jest, no ale w każdym razie to zawsze jest takie, wiecie, zimne, chłodne, inne niż to, co mam tutaj w mieszkaniu. Aleksowi nie przeszkadza, albo śpi, dlatego mu to przeszkadza. To nie ma znaczenia. Bardzo też mnie niepokoi to, że znowu Freddy nie gra, no. Niemożliwe jest to, że generalnie to jest 2,5 minuty nagrania, a on jeszcze mnie nie znalazł. Więc albo jest taki słaby, albo jest taki słaby. W ogóle jak ja tak robię, widzicie te kółeczki jakie tam są takie dziwne? Jezu, jaki tam wiatr wieje. Widzicie to? Ja pierdzielę, ale masakra. No weź, że już skończę tego gena, bo chciałbym pójść do budzika i się obudzić. Takie rzeczy też trzeba robić. Dobra, idziemy. Nie ma na co czekać, słuchajcie, ja tu mogę, jeżeli chcą, to mogę zrobić im tu mecz życia. Znowu będzie gen rush. Aha. Trochę ich popada. Tam słyszę, że gena ktoś kręci. To no, chyba ta Feng Ming go robi. Może teraz pobawimy się w altruistę, co? Możemy tak się raczej pochodził? Co by śladów krwi nie zostawiać? A, czekajcie, bo on go tu chyba dotknął. Dobra. Chineczka wzięła Ugandę. W sumie Wuhan dotknął Ugandy. Ej! Gdzieś to zrobiła? Co Wuhan odwalił? A kawstręciuszka, czituszka. Tam w ogóle też ktoś jakieś dziwne bajabong otworzy. Aha, dzięki Bombel. Dobra, idę do szafy. Tu jest szafa? Ja pierdzielę, no co za żużel się tam zrobił. Jestem ciekaw, czy stracę tego jednego żetona, czy będę mógł się jeszcze raz wychylać, bo generalnie no dwa totemy zrobiłem. Aha, czyli źle, że zrobiłem dwa totemy na raz, no ale trudno. Jesteśmy najwyżej jeden totem w plecy. Ale zdrówko jest, super, że wlazłeś, kurde. Do piwnicy, aha. Uganda! Pierdzielaj tam. Aha, no i teraz nie mam totem. O, tu jest totem. Szkoda, że nie można podejść, kliknąć i go wziąć. Uratowali Ugandę, czy nie? Dobra, ja chyba wrócę po nią. Aha. Pierdziele, co za emocje. Dobra, leczę się, apteczkę po coś też ją mam. Mógłbym niby iść po ten totem, ale... A, w sumie mogę cię wyleczyć, dobra. Może ty nie masz biedna czym się wyleczyć, dlatego wy wszystkie takie chore latata tutaj. Chodźcie panie, po prostu weź się uspokój, dziewczyno. No, trzy geny, weź mnie tutaj dotknij. I ja pójdę od razu sobie klikać tego gena, którego... Z którego on mi tak wyfrunął, wyłonił się. Tak? Okaż się, kurczę. Nie wiem, Ace jakoś... Nie wiem, czy dlatego, że on jest aż taki brzydki, czy... Dlaczego on mi nigdy jakoś tak nie przypadł do gustu? Gdzie tu jest ten? Aha, tak niedaleko w sumie, kurczę. Ciekawe, czy ja zdążę. Nie zdążę go zrobić przecież. A, ci się leczą. Oj, kurde, dwa razy kamień. Kamień, halo. O, jak... Dobra, dupa. Chyba wpadnę do piwnicy. Co tu się dzieje? Kurde, takie piruety kręcę. O nie, gena mi kopnął. Niedobrze, ja nie mam niezłomnego. Niech mi ktoś da w bildzie niezłomnego. Chyba, że nie mam na tamtych postaciach niezłomnego. Nieważne, ale czekam na niezłomnego w perkach. Spokojnie, ja tu poleżę, mrówki policzę, mam czas, easy girl. No właśnie, jestem jedynym samcem alfa tutaj. Ktoś mnie tutaj uratuje?
samolubni gracze tutaj grają dzisiaj ze mną. 5 razy by mnie uratowali, 5 razy by tutaj podeszli i zrobili tego gena. Po co? Po co? Ja się tylko niepotrzebnie denerwuję. Ale idę, może jak najdalej od tego dojdę. Bo w piwnicy będę miał być jakieś szanse. Chyba, że on nie gra na piwnicę. Już ją zdjęli. Jak ty wiedziałeś, że ja tu jestem? Powiem wam, że... straszna kupa. Taka bardzo. Dobra, leci już coś chore tutaj do mnie. Połamane. Aha, chyba jednak mu się odwidziało. Aha, ciekawe, czy będzie Freddy. O, życie na kredycie mamy. Dobrze, specjalnie to zrobiłem, bo wiedziałem, że życie na kredycie, bo ja chciałbym, żeby on tak. O. Wiecie? Aha, w szafie się schowałaś. Super, jesteś po prostu bez mózg. Dobrze, że miałeś ostateczny cios. Może nie wiem, może latarka jakaś była albo coś innego. I tak się zastanawiam, czy jak ja teraz wejdę do szafy. Mam nadzieję, że to wyjdzie tak, jak ja chcę, żeby to wyszło. Kurde, no, myślałem, że to w szafie też zadziała, ale niestety nie zadziałało. Także no, jeszcze rozpracować muszę do końca tego perka. Myślałem, że wiecie, że nie muszę się wyglowywać z tego. Nieważne, nieważne. Jest dosyć ciężko, gracze nie współpracują ze mną. Muszę się do czegoś przyczepić przecież, nie? Co by nie było tak łatwo. Może ten strój też jest taki dosyć słaby. Super, zrobiłaś gena, brawo. Są jeszcze 2 tutaj w okolicy mnie. Też na zrobienie. Ale po co je robić? Nie musisz. Po co? Prawda, Isiku? Prawda, prawda. O kurde, chyba ktoś zrobił jednak tego mojego gena. Ej, dobra, jesteś. Uganda, proszę szybciej następnym razem. Bo ja nie mam całego dnia, tak? Understand mnie? Generalnie spoko, mogę wejść do trumny i się wyleczę. Dobra, właśnie tu. Bo widzę, że totem działa jeszcze. Uciekniemy. Ciekawe, czy on wie, że ja gram na szafy. O, dobra, ci się tu bawią. A będzie w piwnicy, może ja tu chwilę poczekam. Ją ratuję, no. Nie będę już takim egoistycznym chłopcem. Ja mu ratuję, co by tam, wiecie, nie robić żadnych problemów. O, patrz, jakieś fajnie z drzewem tutaj zlewam. Dobra, on chyba poszedł z drugiej strony. Wytrzymaj tam! Walcz ze swoimi słabościami. Uganda, gratulacje. Zdałaś test, lecz się sama. Kurde, widzicie tą 360? Kręcę 360 jak... jak coś tam. Aha. No i jednak koleżanka nie miała tyle szczęścia. Ja pierdzielę, zobaczcie, jaki tu się Armageddon zrobił. A jeszcze się zdążyła wywiglować. Tak się zastanawiam właśnie, no Edama na pewno. Ale może uda się uciec. Mecz taki w sumie mocno do dupy, ale... jak mi w ogóle się stało, że... a, bo ja w szafie byłem. Myślałem, że chory byłem. Dobra, tak tu się przekitram. Wiecie, zlewamy się teraz, jesteśmy kameleonem. Tak pod te skały, pod ten generator. Otwieraj, nie marudź się na rabiczu, uciekamy. O to chodzi w tej serii przecież. Dobra. Stój jeszcze, koleżanko. No stój, wyleczę cię. Co innego mam tutaj do robienia? Nie wiem, gdzie jest czarna, tylko czarna to już generalnie fika. A, właśnie samouk wleciał, tak? Tak.
Taka wyczona. A, ona już umiera. No to cześć. Powiem wam, że ten drugi meczyk, wchodząc z takimi fajnymi emocjami, bo to już się działo, prawie umarliśmy, ale nie zginęliśmy, bo przeżyliśmy. Dużo dziwnych słów. Ale się udało. Także mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Dużo 360, bo jestem pod wrażeniem, że się nauczyłem kręcić je. Pamiętacie, jaką postać wybrać mi na następny i jakie perki na następny odcineczek. Także dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa, pa.